Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na pierwszym odcinku z pełnej wersji Forzy Horizon 4. W końcu możemy zapisać swoje postępy, nie to co w demie. Najfajniejsza gra, najlepsza, najpiękniejsza gra wyścigowa ever, jak dla mnie. Otwarty świat, masa samochodów, tuningi, drifty. To wszystko nas czeka, co w Forzie Horizon 3, dodatkowo w Forzie Horizon 4 mamy masę różnych nowości, które sobie oczywiście sprawdzimy. Ja pominę ten początek, no bo już go oglądaliśmy, już go widzieliśmy, może tam w urywkach gdzieś wam pokażę, jak coś ciekawego będzie. I skupimy się na już tej wyborze postaci i w ogóle kontynuowaniu naszej kariery, okej? Wszyscy niestety płaczemy, że nie mamy tutaj do czynienia z Japonią albo innym krajem, który chcielibyśmy zobaczyć w Forzie Horizon 4. Mamy tutaj Wielką Brytanię. Ja osobiście nie jestem z tego zadowolony, ale mam nadzieję, że będzie ten świat jakiś taki ciekawy też i że rzeczywiście będziemy mogli się tymi furkami tutaj fajnie pobawić. Jak pewnie zauważyliście, mam na sobie czapkę, nie zawsze mam na sobie czapkę, ale w ramach protestu, że ta gra jest taka droga, mam na sobie czapkę z The Crew 2 dzisiaj. I protestuję, ta gra jest bardzo droga, ale jest to najlepsza gra wyścigowa, jaka istnieje, jest to najlepsza seria gier wyścigowych, jakie istnieją i naprawdę uwielbiam ją, co zresztą wiele razy wam mówiłem, chociażby grając w dwójkę, od dwójki przez trójkę, no jedynka Horizon nie była aż taka fajna jak właśnie dwójeczka, od dwójeczki po prostu jestem zafascynowany tą grą, jest po prostu świetna. Wybieramy sobie pierwszą postać, właściwie naszą postać, pyk, no, oczywiście będzie to Asuka standardowo. Będzie można sobie tam chyba zmieniać koszulki, jakieś tam różne emotki, tego typu rzeczy. Na starcie mamy do wyboru te trzy samochody, które również były w demie, bo w demie też mieliśmy ten sam prolog, co w pełnej wersji. I tutaj też odpowiedź na pytanie, zapisy czy postępy z dema nie przechodzą nam do pełnej wersji gry. Niektórzy uważali, że będziemy mieli to postępy, no ale jednak nie. I też grając w demo, za każdym razem musimy przechodzić to wszystko od początku. Więc domyślam się, że każdy ma już dosyć tego początku. Okej, weźmy sobie Focusa RS. On ma fajne opcje tuningowe, można go poszerzyć, można założyć mu V8, chociaż nie wiem, gdzie pod tą maską to by się zmieściło. I można z niego zrobić niezłego koksa do driftu, więc początkowy samochód myślę, że spoko. Aczkolwiek i tak wiemy, że w Fordzie będziemy mieli co chwilę jakieś nowe auto i będziemy mogli robić z nimi niesamowite rzeczy. Wybierzmy sobie jakąś rejestrację. Gotowe. Lucek. Taką sobie zrobiłem rejestrację, no i co, jedziemy, no musimy zrobić też taki element prologu. W prawym górnym rogu macie widoczne FPS-y i obciążenie karty graficznej. W pełnej wersji gry mamy odblokowane nowe opcje, jeśli chodzi o grafikę. I mamy opcje ekstremalne. Tak? Więc ja wam pokażę na szybko, jak to wygląda. Pyk, opcje ekstremalne, tu nam się niektóre pojawiły. Jakość cieni tutaj dałem na ultra, moja karta graficzna wątpię, żeby uciągnęła to na ekstra, ale zobaczcie, jest tutaj kilka opcji ekstremalnych. Tutaj tego nie włączałem, wygładzanie krawędzi, bo to już strasznie obciąża kartę graficzną, a ja chcę mieć cały czas bardzo płynny obraz. Jeśli coś mi się tam przytnie, ja nie będę się tutaj patyczkował, na pewno jakieś tam opcje sobie pozmniejszam, bo ta gra nawet na, podejrzewam, Xboxie X-ie będzie wyglądała superowo. No i mamy sobie pierwsze zawody Fordem Focusem RS. Zobaczymy, jak mi pójdzie. A no tutaj ustawiłem sobie najwyższy poziom trudności, a nie to chciałem, aha dobra, muszę teraz poczekać na masę różnych komunikatów, które będziemy musieli wysłuchać. Ach. W każdym razie ustawienia trudności tutaj, mam tu to samo co w Forzie Horizon 3 i 2, czyli poziom niezwyciężony, będzie bardzo trudno wygrywać, może nie na początku, ale w późniejszych etapach gry na pewno. Także co, zaczynamy? No i jedziemy. Ja wam trochę poopowiadam o moich takich wrażeniach bardziej z dema, bo grałem dłużej sobie w demo i jestem zszokowany, że tak dużo opcji mieliśmy w tym demie do dyspozycji, no bo mogliśmy sobie stuningować, mogliśmy w ogóle fury, nie? Ojej.
Mogliśmy sobie tuningować bez problemu fury i zrobić z nich naprawdę koksy. Oczywiście zarabianie hajsu w demie nie było takie proste, no bo musieliśmy te same wyścigi jeździć w nieskończoność, aż wygramy tam jakąś ilość gotówki, żeby móc sobie ulepszyć furki. Tam pewnie są różne sposoby na zarabianie tego szybciej, ale ja po prostu jeździłem wyścigi, żeby sobie stuningować te fury, zanim dostałem pełną wersję gry. No i zaskoczony jestem, bo w trójce oczywiście mieliśmy też tam możliwość chyba tuningowania, czy nie, chyba nie było opcji tuningowania, nie pamiętam, żeby w trójce w demie była opcja, była możliwość tuningowania fur. I teraz odpowiadam na wasze pytania, czy teraz, jeśli wyszła Forza Horizon 4, to czy opłaca się jeszcze kupować trójkę? No jeśli wychodzi czwórka, no to wiadomo, że w online tych graczy będzie na pewno dużo, dużo mniej. Większość osób przerzuci się na czwórkę. No też nie ma co ukrywać, każdy się już trójeczką znudził i większość osób woli sobie pograć w najnowszą wersję gry, prawda? Najnowszą część. I w niej próbować swoich sił, w niej sobie zdobywać poziomy, samochody, zarabiać kasę i ścigać się, bawić przede wszystkim, tak? Kurde, podsterowne to dziadostwo. Jeździć się nie... Czy co? To już jest... To już... Co? To już koniec? A ja mam szóstą pozycję. No ten poziom niezwyciężony jest naprawdę trudny. I no nie wiem, czy uda mi się tutaj wszystko wygrywać. Ale właśnie o to chodzi, no. Ten poziom niezwyciężony jest tak trudny, że jak grałem w Forza Horizon 3 na tym poziomie i potem wbiłem sobie do online, to byłem bardzo dobry. Nie najlepszy, ale bardzo dobry. Przeważnie zawsze byłem w pierwszej trójce i wygrywałem bardzo dużo, więc warto sobie grać na tym najtrudniejszym poziomie. Nawet jeśli tu się nie wygrywa zawsze, to dajesz z siebie wszystko, żeby po prostu być na tej pierwszej pozycji. Myślę, że to jest spoko. No dobrze. Tutaj Anna, asystentka. Ja to sobie wszystko powyłączałem, jak najmniej komunikatów sobie tutaj ustawiłem, żeby mi to nie przeszkadzało podczas jazdy. Lubię się delektować wyglądem tych samochodów i wyglądem świata dookoła. Wiemy, że grafika w Forza Horizon 4 jest ok. To nie jest tak, że ona jest dużo lepsza niż w trójce, bo nie jest. Umówmy się. Są tam jakieś nowe opcje na nowe karty graficzne na PC, ale w gruncie ta gra ma dobrze działać na Xboxie One, a Xbox One jest sprzętem słabym, no i tutaj nie ma jakichś niesamowitych wodotrysków, tak? Na PC-cie zobaczymy może tam jakieś lepsze, nie wiem, cienie, wygładzenie krawędzi, efekty takie post jakieś tam, nie? Ale tekstury i, nie wiem, rozmiar świata, rzeczy, które naprawdę obciążyłyby konsolę Xbox One, no są tutaj na tym samym poziomie, powiedzmy, nie? Ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o w ogóle wygląd samochodów, geometrię, szczegółowość, no to nie wiem, czy Forza Horizon ma jakiegokolwiek konkurenta. Chyba, że Forza Motorsport. Bo naprawdę pod tym względem jest fantastycznie. I pewnie część z was pyta się, Lucek, pokaż kokpit. I już pokazuję. I na co ja zwracałem uwagę od Forza Horizon 2, to są te odbicia kokpitu na przedniej szybie. To jest taki szczególik, który... to jest właśnie fajne w Forza Horizon, że mamy tutaj masę różnych szczególików, które po prostu cieszą, bo szczegóły składają się na ideał. I dzięki temu, zobaczcie, ta gra wygląda ślicznie, wspaniale, a działa na starszych nawet sprzętach. Ta Forza Horizon 4 ma niższe, minimalne wymagania niż trójka. Więc tutaj spory postęp, bo więcej osób będzie mogło sobie w czwóreczkę pograć, nawet na starszym jakimś tam sprzęcie. Okropnie się jeździ tym Focusem z napędem na przód. A nie, on ma na 4 koła. On ma na 4 koła napęd. Ale jest strasznie, strasznie podsterowny. Wolałbym mieć napęd na tył. Mogliśmy wziąć tego właśnie Chargerka i sobie popróbować, ale my tu jeszcze zrobimy sobie koksów, spokojnie. To jest właśnie fajne w Forza Horizon, że możesz sobie zrobić jakikolwiek samochód chcesz i przechodzić tę grę
od samego początku jakimś koksem, nie ma problemu. Ale warto też grać sobie takimi wolniejszymi samochodami, żeby lepiej poznać mapkę, zakręty wszystkie. Zawsze lepiej się przyzwyczaić jak powolutku, nie? Na zakrętach muszę strasznie zwalniać tym samochodem, a on jest taki... No jest podsterowny, ciężko się nim utrzymać. Pięć. Ej, jestem czwarty! Te wyścigi są bardzo krótkie. Ciężko się tutaj... O, czekaj, czekaj, może uda mi się... Uda mi się! I uwaga, co to tutaj jedzie? Subaru? Patrz, 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 patrz! Honda! O, jeszcze myślałem, że tego... Drugie miejsce! Z drugiego miejsca z graczami komputerowymi naprawdę należy się cieszyć, bo jest bardzo trudno. No i pięknie. I tutaj widzimy ten ekran końcowy. Zdaje mi się, że te nasze postaci będą miały jakieś tam różne emotki i będą mogły na końcu każdego wyścigu sobie tańczyć. To są takie, wiecie, te takie jak w Fortnite'ach i tych tego typu grach. Będą mogły sobie jakieś tam wygibasy na końcu robić. To jest taka opcja, która będzie wyróżniać naszego drive'a teraz pośród innych. I dzięki temu będziemy mogli sobie to chyba jakoś spersonalizować. Tutaj właśnie jest też możliwość kupienia posiadłości. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale sobie też to oczywiście sprawdzimy. To też jest jeszcze prolog. Jeszcze nie mamy tutaj dostępu do swoich festiwalów, jeśli tak to będzie tu wyglądać. I też to robiliśmy sobie już w demie, więc nie jest to nic jakiegoś tam wyjątkowego. Tak, to... To będzie najfajniejsza misja z Bugatti Chiron'em, chyba każdy lubi. Jeszcze nie mamy dostępu do Centrum Horizon, jeszcze nie możemy sobie tam wbić, ale już teraz mamy dostęp do chyba całej mapy, no bo jak? Jak tylko zdobędę jakąś szybszą furę, to od razu sobie pośmigamy na koniec świata i jeszcze dalej, kurczę, pooglądać sobie to wszystko, miasto i tak dalej. Taką sobie pojeździmy, nie tam, żeby wszystko dokładnie badać, ale tak mniej więcej, żeby zobaczyć, co gdzie jest. Tutaj oczywiście też będziemy musieli od samego początku, od nowa, w stosunku do Forza Horizon 3, będziemy musieli od nowa sobie szukać samochodów zaginionych. Będziemy sobie to oczywiście robić też na odcinkach albo na live'ach, jeszcze nie wiem, zdecyduję się. Chociaż na live'ach myślałem, żeby właśnie grać sobie online, grać sobie z wami, a wszystkie te takie dodatkowe rzeczy to robić na singlu, jak na przykład szukać jakichś tam ukrytych rzeczy w przypadku tych samochodów i tak dalej. W ogóle miałem sen. Śniło mi się, że jestem właśnie w tej grze w JB i sobie jeżdżę po złej stronie drogi. Nie wiem, skąd to miałem, ale no śniło mi się, że jechałem zawsze pod prąd. O kurde, ale cieszę się, że w końcu ta gra jest. Czekaliśmy na nią długo, tylko ten świat gry... No właśnie, ja sobie posprawdzam później jeszcze inne miejsca. Właśnie to teraz, dawajcie tym Bugatti jedziemy gdzieś. Mamy chyba na to 3 czy 4 minuty, żeby sobie gdzieś tam po świecie pojeździć. I co? I pojedziemy sobie gdzieś tam na miasto zobaczyć. Myślę, że zdążymy 4 minuty tym samochodem dojechać, skoro rozpędza się do 400 km na godzinę. Właśnie! Pojedźmy na autostradę i sprawdźmy, czy na autostradzie da się nim rozpędzić jakoś ciekawie. Mike Steele. Dobra, jedziemy. Jak on brzmi. I teraz tak, chodźmy na mapę. Jedźmy sobie na przykład. Joko, ta autostrada jest długa. Jedźmy sobie. Nie da się wyznaczyć punktu. To nic. Czekaj, a mam nadzieję, że będę mógł wyjechać poza ten. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś tam blokady. Jezu. Dobra, chyba wiem, gdzie trzeba skręcić. Jak on brzmi. Wyłączę aż radio, się da. W ogóle powinienem wyłączyć, to są YouTube'y, nie można słuchać radia. Zaraz.
tu gdzieś w lewo sobie skręcimy. Cyk. Nie, nie, nie. Ile mamy czasu? 3 minuty. Nie, no to zdążymy, kurde, rozpędzić tą drezynę do 400. Spokojnie. Tylko mam nadzieję, że będzie można wyjechać poza ten obszar. No kurde, mam wersję Ultimate Forza Horizon 4. Powinienem móc sobie jeździć wszędzie, nawet wyjechać tymi samochodami z ekranu i jeździć, gdzie mi się podoba, po rzeczywistym świecie. Dobra, jedziemy. Tutaj chyba było ograniczenie już dla wersji demonstracyjnej, więc cofało zawsze. Jest tu tyle miejsc do odkrywania, nie wiem za co się wziąć najpierw, szczerze mówiąc. Więc po prostu pojadę przed siebie. Przypominają mi się pierwsze momenty w GTA V, kiedy... Kiedy sobie wsiadałem do jakiegokolwiek samochodu, jechałem przed siebie i bawiłem się po prostu. I tak zamierzam robić teraz w Forza Horizon 4, czy to na odcinkach, czy poza odcinkami, grając sam dla siebie. Okej, okay, jesteśmy na autostradzie. Miejmy nadzieję, że będzie można się tutaj rozpędzić do 400. Cyk. Patrz, jak to wygląda. Ja pierdziu. Cyk. Ej, o tej porze dnia w zachodzie grafika nie wygląda jakoś fajnie, nie podoba mi się. Przynajmniej na zewnątrz, bo w tunelu jest ładnie, ale... Patrz na to! Ty 413-16. Czekaj, bo tu są jakieś... Uuu, zakręt! Patrz, ledwo się zmieścił gnój jeden. Ej, będzie ciasno, uwaga! Wyleciał! Ojej, fajnie, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń. A co my tutaj mamy? Czy to jest... tu jest jakieś lotnisko? Zobaczmy. Właśnie, bo narzekaliśmy na to, że w Forzie Horizon 3 nie ma takiego fajnego miejsca do driftowania, prawda? Zostało nam 30 sekund jazdy. Czy tu są jakieś hopki? Patrz. Są hopki. Łup! Ej, to lotnisko jest takie biedne. To jest jakieś takie... lotnisko, ale bardziej szutrowe, a my tu chyba mamy jeszcze jakieś inne lotnisko, czy nie? Bardziej mi zależy na tym, żebyśmy mieli tutaj miejsce, gdzie będziemy mogli podriftować, ale bardziej tak po asfalcie, no nie? Bo w Forza Horizon 3 nie mieliśmy takiego miejsca, mieliśmy tylko takie bardziej szutrowe okolice, no i parę stref driftowych. A mam taką wielką, wielką nadzieję, że będziemy mogli sobie to porobić gdzieś tutaj. Nie wiem, gdzie się patrzeć na tą mapkę, ale no część rzeczy już sobie odkryliśmy. I mam nadzieję, że będą takie asfaltowe miejscówki do driftu typowo. Będzie trzeba sobie tą mapę, kurczę, poodkrywać. Tutaj widzimy, że jakaś stara zajezdnia chyba, albo coś takiego. Tutaj zobaczcie, mam nadzieję, że tu będą jakieś strefy driftowe, bo to wygląda nam jakieś miejsca asfaltowe, jakieś takie górzyste. Wow, nie? Bardzo, bardzo dużo różnych odnóg, dróg, będziemy mogli sobie potestować to wszystko. Natomiast myślałem, że to lotnisko będzie... No dobra, ono nie jest całkowicie takie szutrowe, błotniste. Można sobie na nim porobić też może dragi później. To się okaże. Huhu! Nie udało mi się dojechać w 3 minuty. No trudno, ale tym razem może się uda. Ach, już chcę po prostu odblokować sobie możliwość tworzenia własnych tuningów i zrobienia jakiegoś pierwszego tuningu driftowego. Jak się pewnie domyślacie, Bugatti Chiron też zrobimy na drift. Pewnie, że tak. To się będziemy tą cackę. Oczywiście. Jedziemy na miejscówę. Fajnie brzmi ten samochód. Bardzo mi się podoba. Yeah. Pewnie już każdy się w demie pobawił tą furą, co? A teraz pełna wersja i widzicie, że bez problemu mogliśmy go rozpędzić do tych 400 km na godzinę i jeszcze powyżej. Ach. Fajna, fajna furka, ale będzie tu jeszcze więcej takich fajnych samochodów. No i fantastycznie. Dobra. Dobra, już to słyszałem, ziom.
Teraz będziemy mieli tą hopkę. Ale mu dwójkę włączyłem wcześniej, aż się zdusił. Nie no, taki potężny silnik, nie ma się jak tutaj zdusić. Moglibyśmy od razu nawet siódemkę wbić i tak by ruszył, nie? Kurde, to jest potężna maszyna. Okej, i teraz jedźmy sobie tu. I będzie to... Zawsze mnie to rozpiernicza. Za każdym razem, kiedy przechodziłem demo, żeby wam coś tam ciekawego pokazać i przechodziłem to od nowa, zawsze mnie rozpiernicza ten samolot, na który się tutaj leci. W pewnym momencie on tak prawie, że dotyka nas skrzydłem, nie? Ajajaj, te barierki, nie da się ich zniszczyć niestety, ale zrobiłem kiss the wall. Ojojoj. Ej, Micha mi się cieszy cały czas. Będę miał zęby na wierzchu z moim aparatem ortodontycznym. Ale no znacie mnie, zawsze jestem taki rozweselony na tych odcinkach. Whoop! Yeah! Tutaj robiliśmy sobie też w demku, polecam wam ten odcinek, gdzie zrobiłem sobie McLarena Senne na maksa jakoś tam i... I ten samochód zaczął się zatapiać pod ziemię od tej prędkości. Kurde, to było niesamowite. Zerknijcie sobie na ten odcineczek. Była masakra z nim. Cieszy się Micha, jak nie wiem. No, w końcu możemy sobie te wszystkie punkciki przypisać do naszego profilu. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek wrażeń, pozytywnych emocji z Forza Horizon 4. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie, pa pa.